Wydaje mi się, albo sądzę, że kiedy rozważaliśmy temat wychodzenia z własnej strefy komfortu, zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście jesteśmy w tej strefie komfortu. A jeśli jesteśmy, to czym jest dla nas ta strefa komfortu? Czy ktoś jest w strefie własnego komfortu? Ręka do góry? Tak odważnie? O, to mała ilość osób. Super. Ksiądz nie zauważył. Zależy w jakiej sferze, no. Okej, dobra, to zaraz do sedna. Jeśli myślimy o strefie własnego komfortu, to kojarzy się nam ona z pewnym takim stanem bezpieczeństwa. Zgadzamy się? Okej. Myślę, że zgodzicie się, że człowiek w swojej naturze często albo zazwyczaj dąży do bezpieczeństwa, do tego, żeby jego życie było poukładane. W pracy, w domu, wśród przyjaciół. Tymczasem paradoksalnie okazuje się, że w momencie, kiedy osiągamy to bezpieczeństwo, zaczyna nam powoli czegoś brakować. Zaczynamy się powoli nudzić. Dopada nas smutek, stagnacja, bo okazuje się, że osiągnęliśmy to, o co nam chodziło, czyli o to bezpieczeństwo. Niestety to też prowadzi do duchowej stagnacji, a przez to zaczynamy się usteczniać i przestajemy się rozwijać jako ludzie w rozumieniu planu Bożego wobec nas. Często, kiedy myślimy o najważniejszym celu naszej ziemskiej pielgrzymki, jakim jest zbawienie i niebo, myślimy sobie tak, w niebie będziemy z Panem Bogiem, będziemy mieli święty spokój. Taki, można powiedzieć, niebiańską strefę komfortu. I teraz, gdybyśmy spojrzeli na to właśnie w ten sposób, to dojdziemy do takiego wniosku, że w niebie właściwie to jest nudno, bo nic się nie robi. Jesteśmy bezpieczni, jest spokój. Ale czy tak naprawdę jest? Czy Pan Bóg jest Bogiem nudy i spokoju? Chciałbym, żebyście teraz myślami wrócili do tego momentu, kiedy spotkaliście Boga w swoim życiu. Spora ilość osób, sporo z nas odkryło lub na nowo nawiązało relacje z Panem Bogiem podczas seminarium odnowy wiary. Kto doświadczył tam obecności Pana Boga albo odnowił relacje z Panem Bogiem? Ręka do góry. Ojej. Myślałem, że będzie więcej osób. Okej. Chciałem powiedzieć, że wykonaliście wtedy dużą pracę. Tak naprawdę musieliście wyjść z własnej strefy komfortu. Zmieniliście swoje życie. Być może zmieniliście swoje patrzenie na Pana Boga i nawiązaliście prawdziwą relację z Nim. Natomiast dzisiaj co dzieje się w naszych sercach? Czy nie jest tak, że osiągnęliśmy jakiś taki stan bezpieczeństwa, który nas blokuje, który powoduje, że my nie potrafimy odkryć Pana Boga we własnym życiu? Prędzej czy później znika taka Boża euforia w naszym życiu. Przychodzi codzienność. Wracamy do naszej pracy, do naszych rodzin, do naszych obowiązków, do radości i smutków. Pan Bóg gdzieś jest. On jest gdzieś obok. I okazuje się, że zaczynamy żyć z tym Panem Bogiem, ale na własny sposób. Dopuszczamy Go do tej przestrzeni, do której chcemy. Lub też pozwalamy Mu na działanie wtedy, kiedy chcemy. Czy ktoś z was ma mniej więcej taki stan, że rzeczywiście dopuszcza Pana Boga tylko do pewnej strefy swojego życia, a nie do wszystkich, dokładnie do wszystkich rzeczy w swoim życiu? Kto z was dopuszcza Pana Boga tylko do części swojego życia? Ręce do góry. Chwała Panu, że większość z was dopuszcza do pełnej obecności Pana Boga w swoim życiu. Wtedy, kiedy nam się wydaje właśnie, że być może takie życie z Panem Bogiem
który jest obok nas, my sobie działamy po swojemu, to jest normalność, normalne wzrastanie w wierze, okazuje się, że tak naprawdę to nie jest do końca tak, jak Pan Bóg dla nas zaplanował. Bo kiedy prześledzimy Stary i Nowy Testament, to zobaczymy na przykładzie wielu postaci. Począwszy od Abrahama, Mojżesza, kontynuując na Dawidzie, a później w Nowym Testamencie na apostołach i Jezusie. Wszyscy oni byli wezwani przez Pana Boga do wykonania rzeczy większych, niż byli jakby mentalnie na to przygotowani. Zobaczcie, Mojżesz, największe wydarzenie Starego Testamentu, wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Wiecie, ile on czekał na to, żeby dojrzeć w tej sytuacji? Kilkadziesiąt lat. No nie było takie proste dla niego. A jednak dzięki temu, że zaufał Panu Bogu i wyszedł z własnej strefy komfortu, to Pan Bóg dokonał w jego życiu, czy przez niego, niesamowitego cudu. Tak samo dzisiaj. Pan Bóg każdego z nas, każdego dnia wzywa do wyjścia z własnej strefy komfortu, bo ma dla każdego indywidualny plan. Bóg nie chce, abyśmy my żyli z dnia na dzień. Chociaż tak naprawdę często tak bywa. I być może to już wiele razy słyszeliście, albo może nie słyszeliście, ale powtórzę to, że dla każdego Bóg ma niesamowity plan. Chciałbym, żebyście podjęli pewne wezwanie. Do tego celu posłużę się jednym z fragmentów z Biblii. Teraz tutaj Krzysiek włączy ten fragment. Jest to fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Idealnie wpisuje się w to, czym jest właśnie wychodzenie z własnej strefy komfortu. Jezus chodzi po jeziorze. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Przykład świętego Piotra tak naprawdę jest przykładem dla każdego z nas. Ta historia jest pewnym obrazem tego, co robi Bóg z naszym życiem, co chce zrobić, co człowiek może z Bożą pomocą zrobić w swoim życiu. On odbywa się, ten plan Pana Boga, według pewnego wzoru. Podzieliłem go na 5 etapów. Chciałbym, żebyśmy omówili krótko każdy z nich. Po pierwsze, do każdego człowieka Bóg kieruje, zawsze kieruje wezwanie. Bez względu na to, na jakim etapie życia jesteś i w jakim wieku jesteś. I tak Bóg prosi każdego, nazwijmy zwykłego człowieka, aby podjął właśnie zadanie, które wykracza poza jego myślenie i umiejętności. Zobaczcie, co zrobił Piotr. Piotr wyszedł z łodzi i jako jedyny zaczął chodzić po wodzie. Czy pamiętacie, jakie słowa Pan Jezus skierował? Ostatnie słowa przed wniebowstąpieniem do nas?
Ja wam przypomnę. Z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 16. Powiedział do nas, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zobaczcie, ostatnie słowa są zawsze najważniejsze. Czyli tak naprawdę Bóg sam potwierdza, abyśmy sami, nie będę już później może używał często tego słowa wyjście ze strefy, własnej strefy komfortu, ale żebyśmy się przekraczali. Tylko jest pewien warunek, w jaki sposób musimy to zrobić. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że zaraz, kiedy przyjdzie w naszym sercu myśl, powstaje co? Lęk. Kto w swoim życiu poczuł, że Bóg do czegoś go wzywa, do jakiegokolwiek zadania i poczuł lęk? Ręka do góry. Okej. Wiecie, Bóg ma taki niepoprawny nawyk, że zawsze zaprasza nas do zadania, które napełniają nas lękiem. To będzie lęk przed niedoskonałością, lęk przed porażką albo lęk przed samym Panem Bogiem. Ale wiecie, tak naprawdę Bóg pragnie nas uwalniać z tego lęku. Dlaczego? No bo często lęk jest największą pokusą przed tym, żeby podjąć to wyzwanie właśnie. Wyzwanie pójście za Panem Bogiem. Dla mnie było niesamowitym odkryciem, kiedy przygotowywałem ten materiał. Wiecie, jakie najczęściej polecenie, czy rozkaz, nie, polecenie bardziej, występuje w Biblii? Nie lękajcie się. Amen, dokładnie. Nie lękajcie się. Pewien człowiek, który nazywa się Lloyd Ogilvy, policzył, że tych wezwań jest 366. Czyli jeśli weźmiemy sobie tę liczbę, to tak naprawdę Bóg codziennie mówi przez cały rok, nie lękajcie się, plus jeden dzień na następny rok. To naprawdę musi mu zależeć na tym i wzywa nas do tego, żebyśmy się nie lękali. Czy przypominacie sobie, jakie najważniejsze słowa powiedział święty Jan Paweł II, kiedy wypowiedział swoją pierwszą homilię na placu świętego Piotra? Wiecie, Kościół był właśnie w takiej trudnej sytuacji. Właśnie nie lękajcie się. Straszna burza była. Ja w kościele, no ja dopiero się... Nie urodziłem się, 2 miesiące później się urodziłem. Okej. Ale parę osób stąd na pewno pamięta ten moment. Nawet psalmista mówi, nie bój się, nie lękaj się, bo ja cię wykupiłem. Wiecie, że lęk jest przeciwieństwem miłości? Nie nienawiść, ale lęk. Kto jest źródłem miłości? Bóg. Kto jest tak zwanym źródłem lęku? Szatan. Tak naprawdę, jeśli weźmiemy bezpieczeństwo i miłość w naszym życiu, to największym motorem do działania jest miłość. Bezpieczeństwo sprawia stagnację i brak rozwoju, a miłość cały czas jest dynamiczna. Bóg jest miłością i przestrzeń wokół Niego jest cały czas zmienna. Kto zaufa Bogu, a nie własnym siłom, ten pokona lęk. Kto zaufa sobie, a nie Bogu, ten zostanie pokonany przez lęk. Sparafrazowałem to zdanie, które przeczytał Grześ na samym początku, które rozpoczyna nasz tydzień. Powtórzę, kto zaufa Bogu, a nie własnym siłom, ten pokona lęk. A kto zaufa sobie, a nie Bogu, ten zostanie pokonany przez lęk. I wiecie, kiedy jest ten strach, zawsze po nim pojawia się Boża otucha. Bóg zapewnia nas i mówi dalej, w psalmie, który przed chwilą przeczytałem. Ja wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. Albowiem ja jestem Pan Bóg Twój, Święty Izraela, Twój Zbawca, ja Cię miłuję. Bóg zawsze obiecuje swoją obecność i zawsze obiecuje nam dary do wykonania tego zadania, przed którym nas stawia. Jeśli dalej może nasze serce nie chce tego przyjąć, to nawet sam Jezus nas o tym zapewniał. W Ewangelii świętego Jana mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Czy chcemy, czy nie chcemy? Zawsze na wezwanie Jezusa zostaje podjęta decyzja. Są jakby trzy rodzaje tej decyzji. Albo odpowiadamy tak, jak to zrobił Mojżesz, znowuż posłużę się tym przykładem. Mojżesz, Dawid. Dawid, kiedy stanął przed Goliatem, zaufał Panu Bogu. Ale są momenty, kiedy mówimy nie. Bóg szanuje naszą wolną wolę. Czasami, jak w przypadku Jonasza, który ociągał się z decyzją, Bóg pozwolił mu na to, żeby on uciekał, ale jednocześnie jakby wychowywał go do tego, by wykonał to zadanie, do którego powołał Jonasza. Niestety też zdarzają się takie sytuacje, kiedy mówimy nie. Być może nawet częściej niż to nie poprzednie. Pamiętacie taką sytuację, kiedy przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa? Odszedł jaki? Smutny, dokładnie. To nie, czy chcemy, czy nie chcemy, przynosi nam smutek. A jednak bardzo często ja wybieram to nie. I ostatni punkt. Zawsze następuje przemiana życia. Ci, którzy odpowiadają Bogu pozytywnie, nie muszą wcale iść za Nim idealnie. Mało tego, popełniają błędy. Ale mówią Bogu tak i uczą się na swoich błędach. A mimo wszystko stają się częścią odkupieńczego planu Pana Boga. Bóg szanuje nasze porażki, ale ważniejsze jest to słowo tak, które właśnie przemienia nasze życie. To oni stają się świadectwem obecności i miłości Pana Boga w tym świecie. Ci, którzy mówią nie, jak Jonasz, stają się, tak jak powiedziałem, trochę twardsi, nabywają doświadczenia po to, żeby następnym razem powiedzieć jednak tak. Dla mnie największym odkryciem w cudzysłowie było to, co dzieje się z tymi, którzy mówią nie, którzy całkowicie odrzucają Boże wezwanie. Oni odchodzą smutni, ale odrzucają. Pamiętacie taką przypowieść o talentach? Przyszedł pan i wziął, zawołał trzech sługów. Nie. No, okay. Każdemu dał talent. Jednemu 5, drugiemu 3, a ostatniemu 1. Zobaczcie, jaką wielką rzecz dla nas daje nam Pan Bóg. Wiecie, ile talent kosztuje? Talent kosztuje 15, jeden talent kosztuje 15 lat naszych zarobków. Więc ten, który dał 5 talentów, dał 75 lat. I tak dalej, i tak dalej. Żeby ukryć talent, tak jak zrobił ten ostatni sługa, trzeba było mieć przynajmniej 3 służących. Czyli on nie tylko ukrył talent, ogromny ilość złota, czy tam złota, ale jeszcze musiał zapłacić strażnikom. I co się później stało? Bóg, czy ten zarządca przyszedł i wiemy, ten, co miał 5, ten, co miał 3, pomnożyli te talenty. A ten, co miał 1, czyli tak naprawdę własne życie, powiedział, wiem, że jesteś panem gnuśnym i wymagającym. I dlatego schowałem ten talent, żeby, powiedzmy, on nie zginął. A tak naprawdę co zrobił? Nic nie zrobił. I co się stało? Bóg, czy ten zarządca, zabrał mu talent. Zabrał mu wszystko. Czyli tak naprawdę, jeśli popatrzymy w ten sposób na nasze życie, w momencie, kiedy nic nie zrobimy, Bóg nam to zabierze. I właściwie to nie wiem, do kogo powinniśmy mieć pretensje, czy sami, raczej do siebie, a nie do Pana Boga. Niemniej jednak
Zobaczcie jeszcze na tą rzecz, co się dzieje, co mówi ten zarządca do tych, którzy pomnożyli talenty. Przed małymi rzeczami, czy nad małymi rzeczami was ustanowiłem, a teraz będziecie zarządzać wielkimi rzeczami. Pamiętacie, na samym początku mówiłem o niebie. Bóg w Biblii jest bardzo często pokazany jako Bóg działania. On nieustannie działa. On stwarza, on podtrzymuje, jest pasterzem, jest gospodarzem. Non stop coś działa. Tak samo zaprasza nas do tego działania. To jest tylko cień tego, co przygotował dla nas po drugiej stronie życia. Wróćmy do tego przykładu jeszcze, kiedy święty Piotr wyszedł z łodzi. Przyznaję się, że trochę przygotowywałem się na bazie pewnej książki. Jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi. Autor tej książki wymienił kilka niesamowitych punktów, które tylko pokrótce wymienię. I on powiedział tak, że chodzący po wodzie zawsze rozpoznają Bożą obecność. I kiedy przypatrzymy się drugiej wersji tego fragmentu, kiedy Jezus chodził po wodzie, czyli z Ewangelii świętego Marka, krótsza wersja, ale ona pokazuje nam, że Jezus tak jakby chciał przejść obok tej łodzi. Dopiero uczniowie jakby go zahaczyli. Ale słowo, które było tam użyte, to słowo przejść, jest tym samym słowem, które było używane w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówił, że się przechadza przy Mojżeszu, tam na górze Synaj, czy przy proroku, teraz nie pamiętam, ale w każdym razie to jest to samo słowo, które określa teofanię, obecność Pana Boga, które pozwala nam łatwo rozpoznać, że to jest Bóg. Kolejna rzecz. Chodzący po wodzie zawsze odróżniają wiarę od głupoty. O co chodzi? Pamiętacie, że Piotr był zawsze porywczy, albo często był porywczy. Jak na przykład w Gaju Oliwnym, kiedy pojmano Jezusa, co zrobił? Wziął miecz i odciął jednemu ze sług ucho. A Bóg wziął to ucho i uzdrowił sługę. A tutaj jest trochę inaczej, bo Piotr nie poszedł na żywioł. Nie wyszedł, jak już rozpoznał, że to Jezus, nie wyszedł poza łódź, tylko powiedział tak, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Chodzący po wodzie wysiadają z łodzi. Jezus zaprasza nas, abyśmy zrobili ten krok, żebyśmy wyszli z łodzi i zrobili coś niesamowitego. A właściwie nawet nie jest istotne, co my zrobimy niesamowitego, tak jak Piotr wyszedł z łodzi i zaczął chodzić po wodzie, tylko niesamowite jest to, z kim idziemy, że idziemy z Bogiem. I to jest teraz najfajniejsza część. Chodzący po wodzie zawsze spodziewają się kłopotów. Nie możesz wyjść z łodzi, jeśli nie przyjmiesz informacji, że będą kłopoty. Nie ma takiej opcji. I na tym polega niesamowitość wyjścia z własnej strefy komfortu. Przygotuj się na kłopoty. I tak samo Piotr, kiedy zauważył wiatr, przestraszył się. Tylko wiecie, jaka jest rzecz? Jeśli zostaniesz w tej łodzi, to umrzesz z nudy i stagnacji. Chodzący po wodzie akceptują strach jako cenę własnego wzrostu. Lęk nigdy nie odejdzie, bo on jest częścią tego wzrostu. Kiedy zaczniemy wybierać wygodę, przyjdzie taki moment, że przestaniemy słuchać Pana Boga. Przestaniemy słyszeć Jego głos. Chodzący po wodzie uczy się, jak sobie radzić z niepowodzeniem. I to jest fascynujące, że niepowodzenie nie jest wydarzeniem, ale tylko osądem danej sytuacji. Czyli prościej mówiąc, jest tym, co sądzimy o naszych działaniach. Popatrzcie, tak naprawdę tylko Piotr miał okazję poznać smak zaufania i braku zaufania Jezusowi.
Właściwie w jednym momencie. A na naszej małej grupce właśnie powiedziałem o tym, że Piotr kilka razy doświadczył takiej sytuacji w swoim życiu. Chodzący po wodzie akceptują niepowodzenie jako cenę wzrostu. Co zrobił Piotr? Od razu poprosił Jezusa o pomoc, a Jezus zareagował natychmiast. Tak samo w naszym życiu. Jeśli uświadomimy sobie i przyjmiemy, że Jezus zacznie działać natychmiast, to daje nam to niesamowity pokój serca. No i najtrudniejsza chyba też rzecz dla wielu z nas. Chodzący po wodzie uczą się czekać na Pana. Kto z was jest niecierpliwy? Wiecie, kiedyś usłyszałem takie słowa od swojego kierownika duchowego, że mamy myśl od Pana Boga. A wiecie, jaka jest pokusa złego? Zły chce wyprzedzić to wezwanie i zmusza nas, żebyśmy zrobili je wcześniej niż powinniśmy. Tutaj w tej sytuacji Pan Jezus dwa razy uczy uczniów czekać. Po pierwsze, kiedy On do nich przychodzi? Jeśli popatrzymy na żydowskie liczenie straży, to przychodzi około 3 w nocy. Po drugie, była burza w czasie, kiedy Pan Jezus szedł po wodzie i nie uciszył jej od razu, tylko poczekał, aż wydarzy się ta cała sytuacja ze świętym Piotrem. I w momencie, kiedy wszedł do łodzi, uciszył burzę. Bóg pragnie, abyśmy z zaufaniem i cierpliwością przechodzili każdą trudność i wyzwanie w naszym życiu. Bo Bóg pragnie pogłębić relacje z sobą. Daje nam kryzys, abyśmy go na nowo dostrzegli. Ale jednocześnie daje nam nadzieję i zapewnienie, że tylko z Jego pomocą możemy wyjść z tego, co jest ponad nasze siły. Jeśli jeszcze raz wrócimy do tej przypowieści o talentach, to chciałbym, żebyście zapamiętali 3 rzeczy. Że to Bóg jest Panem daru, który daje nam talenty. Niesamowite rzeczy, niesamowite wyzwania. Ale On też jest Panem rozliczenia. Prędzej czy później przyjdzie w naszym życiu i spyta się, co zrobiłeś z tym wezwaniem, które wszczepiłem w Twoje serce. I po trzecie, On jest Panem nagrody. Nasza nagroda jest wielka. Ale potrzebujemy wiary i zaufania, żeby to przyjąć. Jest taki pewien schemat, w jaki sposób poszerzać własną strefę komfortu. Gdybyśmy narysowali okrąg, to ta podstawowa baza, powiedzmy, że spotykamy Pana Boga w naszym życiu. Wracamy się do tego momentu, kiedy doświadczyliśmy Jego obecności, takiej prawdziwej, kiedy nawiązała się relacja. Wtedy powstała ta właśnie strefa duchowego bezpieczeństwa. I od tego momentu tak naprawdę Bóg zaczyna wzywać nas do podejmowania kolejnych wyzwań w naszym życiu. Zaprasza nas na przykład do tego, żebyśmy się pojednali z tymi, którzy są dla nas trudnością. Zaprasza nas do tego, abyśmy mówili o Bogu tym, którzy nie znają naszych poglądów, albo tym, którzy na przykład potrzebują pocieszenia, a nie znają Jezusa w swoim życiu. I takie podjęcie wezwania od Pana Boga jest krokiem wiary. I tworzymy za każdym wezwaniem kolejny krok, aż nasza strefa duchowego bezpieczeństwa poszerza się. Ja pamiętam moment, kiedy tak naprawdę właściwie kilka razy w swoim życiu przekraczałem taką strefę duchowego bezpieczeństwa. Chciałem powiedzieć o tym, że prowadziłem różne wspólnoty, ale Pan Bóg pokazał mi inną strefę, przekroczenie strefy własnego bezpieczeństwa. To była najtrudniejsza rozmowa z moją świętej pamięci teściową. Pamiętam, że mocno się poróżniliśmy.
I przez wiele miesięcy się nie widzieliśmy. I okazało się, że jest już na tyle chora, śmiertelnie chora, że wymaga naszej opieki. To było ogromna dla nas trudność, ponieważ musieliśmy się przeprowadzić z Wrocławia, zrezygnować ze wszystkiego, co mamy, po to, żeby zapiekować się teściową, mamą Joasi. I pamiętam, że modliłem się bardzo mocno, rozmawiałem z Panem Bogiem, żeby dał mi łaskę przebaczenia. Ale żeby też dał tą łaskę przebaczenia mojej teściowej wobec mnie, wobec nas. I pierwsza rozmowa, jaką przeprowadziłem z teściową, to właśnie było coś takiego, że chociaż tak naprawdę nie czułem się, że ja ją zraniłem, ale powiedziałem: mamo, jeśli ciebie zraniłem, to proszę cię, żebyś mi wybaczyła. Bo to jest jedyny warunek, który pozwoli mi tutaj być, nam być, żeby się tobą opiekować. Nie wiem, na ile to było szczere, ale jej sposób wypowiedzi był na tyle dla mnie przekonujący, że moje serce to przyjęło i otworzyło się na tę nową rzeczywistość, która nas jakby zastała. I ona powiedziała, że mi przebacza. Byłem bardzo wdzięczny Panu Bogu za te słowa. I przez kolejne 3 miesiące opiekowaliśmy się nią. Umarła obok nas. Nasze życie od tego momentu zmieniło się na tyle, że już przestaliśmy mieszkać we Wrocławiu, zaczęliśmy mieszkać w Bielawie. I pamiętam styczeń, kiedy właściwie nie mieliśmy już nic, bo skończyły się wszystkie pieniądze, były różne jakieś tam trudności z projektem, w który wszedłem. I wtedy powiedziałem: Boże, ja nie mam już nic, ty musisz, zacznij działać. I dostałem zapewnienie, że On wyprowadzi nas ze wszystkich problemów. I rzeczywiście stało się to w przeciągu 2,5 roku. Sądziłem, że będzie to szybciej, ale Pan Bóg uczył mi tej cierpliwości. Zapraszam was, abyście wyszli z własnej strefy komfortu, bo to jest Boże wezwanie do każdego z was. Życzę wam, żebyście zaufali i uwierzyli, że Bóg naprawdę ma niesamowity dla was plan. Że On nie chce, żeby wasze życie było nudne. Że On pragnie z wami dokonywać ogromnych rzeczy. Dlatego chciałbym zaprosić każdego z was na spacer po wodzie. Tylko musicie zapamiętać jedną rzecz. Żeby chodzić po wodzie, tam gdzie jest Jezus, musicie wyjść z łodzi. Amen.